Gigantycznie urosły koszty kapitalnego remontu i przebudowy pokoszarowego budynku przy Puławskiego, w którym Ełcki Caritas chce za kilka miesięcy uruchomić nowy dom pomocy społecznej. Dom przeszedł całkowite, czy przechodzi gruntowne przebudowę, rozbudowę, zmianę stropu, wszystkiego zgodnie z projektem, który został wcześniej przygotowany, jak również poprzez konsultacje z miejskim konserwatorem, dlatego że jest wpisany do rejestru zabytków. Przechodzi dalej remonty, a docelowo będzie to dom pomocy społecznej dla mieszkańców i okolicznych mieszkańców, czy dla ludzi, którzy potrzebują w ostatnim okresie życia, czy w jesieni życia towarzyszenia, pomocy, którzy czują się albo już troszeczkę bezradni, albo są niepełnosprawni ruchowo, nie są w stanie sami funkcjonować, to do tego domu, jak również jest 18 mieszkań tak zwanych senioralnych, to są mieszkania treningowe. Jest to nowy projekt, który zapoczątkowaliśmy, myślę, że pierwszy chyba w Polsce, bo w Ełku przed 2 laty taki projekt został zaaranżowany, 28 mieszkań, że przy domu seniora są mieszkania, które można sobie nabyć po określonej cenie, nie ponosząc już kosztów takich jak w normalnym DPS-ie, a później, kiedy już przychodzi moment tak zwanej bezradności, ułomności, zwozimy piętro niżej albo 2 piętra niżej i wtedy jest opieka całodobowa. Wnętrza w segmentach mieszkalnych są jasne, przestronne. Każde mieszkanko wyposażone jest we własny węzeł sanitarny. Są tu przewidziane apartamenty jedno- i dwuosobowe. To jest taki model, który widziałem w Ameryce, w Niemczech i myślę, że on w Polsce prędzej czy później na szerszą skalę zakróluje. Dlaczego? Dlatego, że świadomość nasza już jest inna. Inna trochę niż kiedyś, że nie traktujemy domu seniora czy domu pomocy społecznej jako coś, co już jest ostatnim przystankiem, ale wiele ludzi dojrzewa do tego, że chce być z ludźmi, nie chce żyć samotnie. Boi się też samotności. Dzisiaj wiele osób ma swoje dzieci za granicą bądź w innych miastach i tak nie są w stanie, żeby najbliżsi zabezpieczyli im towarzyszenie w tej właśnie jesieni życia. Uporano się nie tylko ze zniszczoną konstrukcją budowlaną, ale też podniesiono walory użytkowe ważne dla przyszłych mieszkańców. Nie ma obaw, że w budynku będzie z uwagi na wysokość pomieszczeń zbyt chłodno. W kompleksie jest ogrzewanie podłogowe zasilane z miejskiej sieci ciepłowniczej. Niewątpliwie stare mury zyskały nowy blask, a wnętrze budynku spełniało będzie oczekiwania nawet bardzo wymagających mieszkańców. Nakład na tę inwestycję był jednak olbrzymi. Pierwotnie zaplanowany budżet wzrósł na tę chwilę 2-krotnie. Myśleliśmy, że zamkniemy się w granicach 7 milionów. Dzisiaj nie wiem, czy w 15 się zamkniemy. Cały czas jest ta rekalkulacja na nowo, bo i pozyskujemy darowizny, pozyskujemy też różne dotacje, składamy wnioski do Polskiego Ładu, do ministerstwa pozyskaliśmy część, z kancelarii premiera też pozyskaliśmy, także z różnych źródeł, jak jest takie staropolskie przysłowie, od ziarnka do ziarnka zbiera się miarka, nie? Bo jeden podmiot nie jest w stanie nam sfinansować tak dużych i my sami nie jesteśmy, też zainwestowaliśmy już spore środki nasze, które mieliśmy gdzieś tam zebrane na tę inwestycję. Gdyby, jak nie mówiłem, żeby gdyby nie pandemia i wojna, byśmy już dawno to skończyli. Mam nadzieję, że z końcem roku postaramy się, żeby zacząć już formalności, załatwiać odbiory i żeby pierwsi mieszkańcy na początku przyszłego roku mogli tu się wprowadzić.